oczywiście cieszy nas bardzo wygrana. My przyjechaliśmy tutaj, żeby powalczyć o jak najlepsze wyniki, żeby się pokazać na arenie. Jesteśmy młodymi zawodnikami, więc każdy z nas w przyszłym sezonie będzie szukał klubu i myślę, że dzisiejszy mecz pokazał, że warto w nas inwestować. Naprawdę wielkie gratulacje za dzisiejszy mecz, za wygraną. No cóż, mieliśmy 2-0, zwycięstwo na wyciągnięcie ręki i wkradło się rozluźnienie w zespole, co koledzy z Radomia świetnie wykorzystali i zwyciężyli zasłużenie. Zagrywka dzisiaj mi się działa. Do tego chciałbym dodać, naprawdę pogratulować przeciwnikom dobrego meczu. Mieli naprawdę mecz na wyciągnięcie ręki na 3-0. My w tym trzecim secie zmęczyliśmy tę zagrywkę. No i też poszło jakoś, no, zrobiło się 2-2. No a tiebreak to cóż, los, tak? My jesteśmy w finale, chłopaki grają o trzecie miejsce, no i naprawdę życzę im tego medalu. Fajnie, pięknie i kolorowo, no ale w czasie sezonu nie było tak pięknie, bo mieliśmy swoje problemy. Myślę, że młodzież w tym turnieju, a tutaj prawie, że gdyby nie chłopacy z pierwszego zespołu, to właściwie byśmy grali juniorskim składem i za to się chłopakom należy brawa, bo po pierwsze zdobyli olbrzymie doświadczenie w tym turnieju. Tego się nie da na żadnych innych młodzieżowych imprezie zobaczyć, przeżyć. Tutaj dla nich to była kopalnia, naprawdę kopalnia wiedzy. Za to im dziękuję i myślę, że z tego skorzystają.